Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól. Z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domu, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i 7 razy więcej odda Tobie. 7 razy więcej odda Tobie. W Ewangelii czytamy: stokroć tyle otrzyma. Stokroć tyle otrzyma, jeżeli ze względu na Chrystusa i Ewangelię opuści dom, matkę, ojca, dzieci, pola i tak dalej. Stokroć tyle otrzyma. Syrak odkrywa tą hojność Boga i to, że Bóg odpłaca czymś o wiele więcej, niż człowiek jest w stanie przyjąć. Natomiast to, że Pan Jezus mówi, że stokroć tyle otrzyma, to nie chodzi tutaj w tym momencie o ilość, tylko przelicytowanie, tak powiem, Syracha. Tylko ta wielkość, ta ilość jest symbolem zupełnie innego porządku. To jest podobnie jak przy tej przypowieści o sierce. Sierca sieje i to ziarno wpada też na żyzną glebę i przynosi plon 30, 60 i 100-krotny. Otóż ten plon 30, 60 i 100-krotny jest absolutnie nie do wyobrażenia wtedy dla tych ludzi. To jest coś niepojętego. I to jest znowu symbolem tego, że Bóg daje, ale ten dar Boga jest zupełnie, można by powiedzieć, kosmiczny. Zupełnie z innego porządku, zupełnie na innym poziomie. Chodzi o to, że to absolutnie przewyższa to, co człowiek sobie może wyobrazić. Ale to wszystko w oparciu o to, że człowiek daje z taką hojnością, otwartością, że człowiek daje nas według swojej miary w sposób otwarty. Hojnego dawcę miłuje Bóg. I tego, kto daje, dając, nie patrzy na ewentualne korzyści, które mu ten dar może dać, nie licząc na to, że ktoś tam mu odda, czy odpłaci się czymś w inny sposób, tylko daje ze szczerego serca. Syrak tutaj jeszcze mówi tak: nie staraj się przekupić go, czyli Boga, darami, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Jest takie powiedzenie, że z Bogiem nie da się niczego załatwić. Bóg nie przyjmuje łapówki, nie przyjmuje właśnie darów, które ma spowodować Jego jakąś przychylność. Bóg nie jest łasy na jakieś takie dary, które zewnętrzne, jakiś rodzaj przekupienia. Te wszystkie dary zewnętrzne, one są niczym dla Boga. Najważniejsze jest to, co człowiek daje ze szczerego serca. To świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki. To daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia. Pan Jezus potem to nawet wprost wskazuje w Ewangelii jako tak naprawdę jedyny prawdziwy dar. I mówi ostatecznie: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. I ten gest miłosierdzia wobec drugiego człowieka jest tą naprawdę najlepszą ofiarą dla Boga. Ważne jest to, że człowiek daje z serca. W tej scenie, w której Pan Jezus obserwuje, jak ludzie składali ofiary do skrzyni, te ofiary pieniężne na remont świątyni, to różni ludzie różnie rzucali, więcej, mniej. Zawsze jak ten datek był rzucany do skrzyni, ten, który pilnował tej skrzyni, tej skarbony, mówił, ile kto daje. W związku z tym wszyscy mogli słyszeć. I wtedy Pan Jezus mówi o tej ubogiej wdowie, że ona, chociaż nominalnie dała najmniej, dała 2 pieniążki, które stanowiły 1 grosz. Ten dar serca jest najbardziej dla Boga miły.
prawdziwi czciciele, jak Pan mówi do tej Samarytanki, będą oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. Dar z całego serca. I dopiero wtedy, kiedy człowiek to daje, wtedy dopiero naprawdę rodzi się do nowości życia, która opiera się na wzajemnej miłości, wzajemnym obdarowaniu się szczerości serca jako bezinteresowny dar. To jest, poprzez ten dar wchodzimy prawdziwie w życie, pełne życie. Życie takie, jakie jest w Bogu. Bóg jest komunią osób i to, z czym do nas przychodzi, to, do czego nas zaprasza, jest właśnie tą komunią. Komunią wzajemności, w szczerym obdarowaniu się nawzajem. Ojciec, stwarzając Syna, wypowiada się całkowicie bez reszty, stąd Syn jest równy Ojcu. Syn natomiast jest posłuszny Ojcu aż do końca, do ostatniego tchnienia, aż do śmierci na krzyżu, jak to święty Paweł pisze. Jego pokarmem jest spełnienie woli Ojca i w tym darze oddaje siebie. W pewnym momencie podczas ostatniej wieczerzy mówi: niech świat pozna, że ja miłuję Ojca i że tylko to czynię, co się Jemu podoba. To wzajemne służenie sobie jest ważne. Przed wskrzeszeniem Łazarza mówi: Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Syn całkowicie słucha Ojca i robi tylko to, co Ojcu się podoba. Ale jednocześnie wie, że Ojciec słucha Syna i wypełnia to, czego pragnie Syn. To wzajemne obdarowanie, wzajemne otwarcie się na siebie jest tą komunią osób i do niej Chrystus nas zaprasza. I podczas Eucharystii właśnie mamy to zaproszenie w sposób szczególny, abyśmy się stali tacy jak On, w Jego miłości do Ojca, abyśmy byli w naszej miłości do Niego, a to się realizuje tylko wtedy, kiedy wzajemnie jesteśmy dla siebie otwarci w miłości.